Cześć, szczęść Boże, kochani, witam Was serdecznie. Witam Was dzisiaj z tego wyjątkowego miejsca. Jestem właśnie przy źródle w Skrzatuszu. Spod stóp Maryi tutaj wypływa właśnie źródło uzdrawiającej wody. Jak jest w proroctwie było powiedziane przez ojca Antonello, woda użyta z wiarą dokonuje cudów. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do pewnej podróży w to miejsce, choć to miejsce tak naprawdę nie potrzebuje żadnej reklamy, ani nic takiego, ale chciałbym, żebyście się na chwilę sercem, zmysłami wszelkimi właśnie przenieśli w to miejsce. Chcę Wam pokazać, jak jest tu pięknie, jak jest tu wyjątkowo. Popatrzcie na czołówkę. I kochani, chcę dzisiaj się podzielić pewnym świadectwem, które kilka lat temu się wydarzyło w moim życiu. Otóż pewnej niedzieli wstaliśmy z żoną rano, zaczęliśmy się modlić i poczuliśmy bardzo mocno w sercu, żeby przyjechać do Skrzatusza. A był to dzień wyjątkowy też w naszej parafii, ponieważ był odpust parafialny naszego miasta, Czapinka. I mieliśmy taki dylemat, a w sercu było tak silne przynaglenie, żeby przyjechać do Skrzatusza. I zdecydowaliśmy się jednak przyjechać do Skrzatusza, spakowaliśmy się i przyjechaliśmy tutaj całą rodziną na niedzielną Eucharystię. No i na ogłoszeniach ksiądz proboszcz ogłaszał, że potrzebuje chętnych mężczyzn do pomocy przy budowie źródła, przy budowie siedmiu ramion, które tutaj mają być zbudowane według proroctwa ojca Antonello. No i wtedy poczułem w sercu, że przecież w poniedziałek kończę jedną pracę i już od wtorku mógłbym tutaj przyjechać i przynajmniej jeden dzień pomóc. I po mszy świętej podszedłem do księdza proboszcza i powiedziałem mu, że mam firmę budowlaną, że mógłbym we wtorek przyjechać i pomóc. I on bardzo się ucieszył i powiedział jak najbardziej, żebym przyjechał. No i przyjechaliśmy w trzech czy w czterech, pamiętam, taką ekipką. Tutaj była jedna ekipa, która też to wykonywała i właściwie w dwie ekipy, żeśmy wykonywali to całe źródło, tych siedem ramion. Zostałem tutaj łącznie na dwa dni, oczywiście za darmo, z serca. Po prostu dostaliśmy tylko jedzenie, bo to przecież nie chodziło tutaj o nic innego, jak tylko o ofiarowanie swojego czasu Jezusowi i Maryi. Ale wychodząc z kościoła jeszcze zakupiłem w gościu niedzielnym, gościa niedzielnego z płytą, w której było właśnie spotkanie z tym proroctwem ojca Antonello. Ja o tym proroctwie wcześniej w ogóle nie widziałem, nie słyszałem. I kiedy wieczorem włączyłem sobie tą płytę i zacząłem to oglądać, i moment, kiedy ojciec Antonello wypowiadał właśnie te słowa, tego proroctwa, to wtedy stało się coś niesamowitego w moim sercu. Oblała mnie taka wielka łaska,
takie dreszcze przepłynęły przez całe moje ciało, od głowy w dół. I poczułem się, jakbym się uniósł nad ziemią, nad dywanem. I wtedy zawołałem moją żonę i mówię: słuchaj, nie wiem, co się ze mną dzieje. Czuję, że po prostu unoszę się nad ziemią, że się uniosłem chwilę wcześniej nad ziemią, że zrozumiałem, jaka to łaska, że Bóg zaprosił mnie w sercu do tego, bym wykonał tutaj to źródło, nie? I to jest niesamowite, jak to był taki błogosławiony czas tutaj wykonania tego źródła. Historia tego też jest taka, że wcześniej, zanim to miało być wykonane, no nikt nie wiedział, słyszeli wszyscy proroctwo, ale nikt nie wiedział, jak ma wyglądać te siedem ramion. I ponoć wiosną, jak już zeszła trawa nowo posiana tutaj na tej górce, spadł silny deszcz. I strumienie tej wody, które płynęły, utworzyły takie mini korytka, siedem koryt właśnie tego źródła, z tego miejsca, więc wtedy mniej więcej już było wiadomo, jak Bóg chce, żeby to wyglądało. I naprawdę woda użyta z tą wiarą dokonuje, Bóg przez to w tej łasce właśnie tego źródła dokonuje też uzdrowień fizycznych, psychicznych, duchowych. Sam mam też takie świadectwo, że kilka lat temu, bodajże 4 czy 5 lat temu, taka pani była chora na nowotwór, już była bez włosów, w takim skrajnym stadium tej choroby, i zacząłem jej wozić tą wodę. Zaczęła się też nawracać, modlić i do dzisiaj żyje i ma się, że tak powiem, dobrze. I chwała Jezusowi, chwała Maryi. Wierzę, że to też dzięki tej wodzie użytej właśnie z wiarą, z sercem. Także to miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Chcę ukazać właśnie rąbek tego, co tutaj jest, bo przecież tutaj odbywają się wspaniałe, głębokie rekolekcje. Rekolekcje w milczeniu, rekolekcje dla małżeństw, dla niewolników Maryi, rekolekcje dla młodzieży, różne wieczory. No piękny czas, piękne miejsce spotkania Boga żywego, a nie tylko właśnie w sanktuarium w sakramentach, ale w tej naturze, która tutaj nas otacza. Nie? To jest takie święte, błogosławione miejsce. Kapłani, którzy tu posługują, siostry zakonne, no otwarte serce, naprawdę jak właśnie Jezus i Maryja. I tutaj możemy znaleźć też wsparcie u Matki Bożej, właśnie bolesnej, bo przecież ona wie najlepiej, jak boli serce, wie najlepiej, jak doświadczamy różnych trudnych sytuacji naszego życia, bo przecież sama miała na swoich kolanach, bo tak jest przedstawiana tutaj Pieta Skrzatuska, swojego Syna zdjętego z krzyża, Jezusa Chrystusa, ze zmasakrowanym Jego ciałem. Wyobraźmy sobie, co mogła wtedy czuć Matka, która kocha, Maryja pełna Ducha Świętego, która zachowywała wszystko w sercu. Nie? To niesamowite w ogóle. I ona najbardziej rozumie też nas, najbardziej rozumie małżeństwa, te trudne sytuacje osobiste jakieś, czy zranienia, no wszystko, co nas spotyka. Zachęcam, żeby przyjeżdżać tutaj i kłaść pod stopy Maryi, żeby korzystać z tej łaski domu pielgrzyma, rekolekcji, kawiarenki, ale też i właśnie jest kaplica nowa, piękna adoracji, która no jest wyjątkowa. To trzeba zobaczyć w tej migawce, na pewno Wam to pokażę. Kończąc, kochani, pozdrawiam Was serdecznie z tego wyjątkowego miejsca, bo to jest miejsce, tak jak powiedziałem, błogosławione i święte. Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej, Maryja Dziewica i źródło jest źródłem łaski, które się nie kończy, które płynie nieustannie. Stąd w Eucharystii oczywiście też, bo to jest moc źródła, które się nigdy nie kończy.